Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Mam dzisiaj dla Was kolejny eksperyment z glutkiem albo ze szlamem, w zależności od tego, jak to nazywacie. I ten eksperyment będzie polegał, że dodam do tej bazy, którą mam, to jest baza zrobiona ze zwykłych, podstawowych składników, a do tej bazy dodam niecodzienne dodatki. To będą moje kosmetyki, na przykład błyszczyk do ust i cienie do powiek. I tutaj mam różnego rodzaju błyszczyki i inne mazidła, na przykład mam czerwony, pomarańczowy, a tutaj jeszcze mam resztki takich kosmetyków. I teraz dodam niektóre albo wszystkie, zobaczymy, jak ten kolor będzie się układał. Jeszcze tutaj mam różowy, to jest jeden jasno-różowy, jeden ciemno-różowy i mam jeszcze cienie do powiek w różnych kolorach, ale ważne, że błyszczące, takie trochę brokatowe, czyli zamiast brokatu, który standardowo dodajemy, to właśnie dodamy te składniki. Zobaczymy, jaki kolor z tego wyjdzie i czy to jest dobry pomysł, żeby to był dodatek do gluta. Tak wygląda mój glut, jest taki błoniasty, dobrze się rozciąga, trochę błyszczący, już się nie klei do rąk. Jeszcze troszeczkę możemy dodać do niego płynu do soczewek kontaktowych, to będzie się jeszcze mniej kleił. I najpierw dodamy jasno-różowy błyszczyk. Tak ciut, nie za dużo, tylko troszeczkę. Tutaj mam taki błyszczyk, bardzo jasny. Właściwie jest biały. Nie wiem, czy kolorystycznie cokolwiek zmieni. Kremowy. I kolejny. Jest taka lekko fioletowa ciapka. A teraz coś mocniejszego. Tutaj mamy pomarańczowy błyszczyk. Bardzo intensywny kolor. I zobaczymy. Może to będzie taka dominanta kolorystyczna. Może nada ton całemu przedsięwzięciu. Teraz postaram się to wszystko pomieszać, a potem dodam jeszcze inne składniki. Zobaczymy na sam początek, co z tego wyniknie. I tutaj mam jeszcze czerwony i jeszcze cienie do powiek i dodam trochę z tych kolorów, które tutaj mamy. Na przykład mamy złoty, albo tak mi się wydaje, taki beżowy, to jest brązowy. I teraz to zmieszamy wszystko. Chwilowo mamy bardzo pomarańczowy glut. Zobaczymy, jak na to wpłyną cienie do powiek. I jeszcze mamy czerwony.
No tutaj jest różowy. Jeśli chodzi o dodawanie kolorów, to chyba więcej nie potrzebujemy. Ten pomarańczowy, który był na początku, taki ładny, intensywny, jest mniej intensywny, ponieważ cienie do powiek go trochę zdominowały, ale widzę, że jeszcze tutaj końcówka wypadła. I ten kolor, który był na początku, to się trochę zmienił. Jest bardziej przygaszony i może bardziej czerwony niż pomarańczowy, ale też bardzo ciekawy. Najważniejsze, że cały glutek, cała moja masa błyszczy. Wydaje mi się, że to jest też zasługa cieni do powiek. Tam było trochę błyszczących z brokatem. W każdym razie podoba mi się, wydaje mi się, że można używać kosmetyków tak samo jak barwników. Mam nadzieję, że Wam się również podobało. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału oraz oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!